Cześć, witajcie, ja jestem Dariusz, a to jest kanał Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli. Witam Was w kolejnym materiale, w którym porozmawiamy sobie o tym całym ujawnieniu, czy coś się dzieje, wszak tyle się mówi teraz o istotach pozaziemskich i to w zasadzie oficjalnie, zarówno od strony rządowej, rząd amerykański coraz więcej informacji puszcza, jak również niezależni badacze także dążą w kierunku ujawnienia. No, coś się dzieje, tak? No właśnie, o tym porozmawiamy za chwilkę, jednakże nie na dobre zaczniemy, to chcę wyjaśnić, że ten materiał jest raczej komentarzem spraw obecnych, co jest rzadkością na moim kanale, bo zwykle ja tak nie działam. Jeżeli jesteś moim nowym widzem na kanale, to gorąco zachęcam cię do cofnięcia się i spojrzenia na moje materiały na przykład sprzed roku, bo one nie ulegają deaktualizacji. To, co mówiłem na przestrzeni ostatniego roku, wszystkie te materiały, one są cały czas aktualne. Ja nie tworzę filmików w taki sposób, że komentuję coś, co się dzieje teraz i później w zasadzie nie ma sensu po kilku miesiącach do tego wracać, bo już to w zasadzie nikogo nie obchodzi. Ja szereguję pewną wiedzę i rzeczy, o których mówię obecnie w nagrywanych materiałach, często, by w pełni je zrozumieć, wymagana jest wiedza z wcześniejszych materiałów. Czym jest pamięć wdrukowana? Czym jest walk-in? Kim są gwiezdne nasiona? I co tak naprawdę to znaczy? Jaka jest ich specyfika? To są takie rzeczy, których nie chcę tłumaczyć w każdym nagraniu i warto przekopać się przez moje stare filmiki, żeby móc lepiej zrozumieć nowe. Ale dzisiaj, akurat w tym materiale, komentuję sprawy bieżące. Jak powiedziałem, oficjalnie od strony rządowej, głównie tam rząd amerykański, wspomina o istotach pozaziemskich, znika już taka łatka teorii spiskowej, znika ta łatka czegoś niepoważnego, śmiesznego, jacy kosmici, UFO, co tam. Jest oswajanie społeczeństwa. Temu się nie da zaprzeczyć. Zdecydowanie jest coś takiego, że mówi się o tym coraz bardziej głośno, coraz bardziej na poważnie, coraz bardziej oficjalnie, coraz bardziej za pomocą tych źródeł, które są po prostu mainstreamowe i które przekazują po prostu informacje, a nie jakieś ciekawostki dla rozrywki. Zatem ewidentnie jest oswajanie ludzi z tematem istot pozaziemskich, więc można pomyśleć, hej, szykuje się jakieś ujawnienie, coś będzie. Do tego dochodzi sprawa niezależnych jakichś badaczy, że jeżeli ktoś nie ufa rządom, że a skoro to robią, no to pewnie mają jakąś swoją agendę, mają w tym swój cel, ja tak oczywiście myślę, zaraz to rozwinę, no ale jak mamy takich prostych ludzi z ludu, jakim my jesteśmy i ktoś z tego ludu powstał i on jest niezależnym badaczem i on mówi, że on tutaj ujawni, on tutaj ma informatorów, on tutaj ma doniesienia, on nie spocznie, on będzie walczył, on to wszystko obnaży. Ja rozumiem, że ktoś się może podekscytować. Ej, coś się dzieje, wreszcie się dowiemy. Rozumiem ekscytację, rozumiem podnietę, ale ja nie podzielam tego kompletnie. Powiem więcej, nic się nie dzieje, a ściślej na pewno nic dobrego w tym temacie i nic, co by służyło prawdziwemu zrozumieniu i temu, co nazywamy prawdą. To wszystko jest szopka, to wszystko jest manipulacja, zwiedzenie i jeżeli oglądacie mój kanał, wiecie, że ja nie jestem kimś, kto lubi straszyć albo koncentrować się na negatywach i szukać dziury w całym. Zdecydowanie nie, wręcz przeciwnie. I w ogóle nie chciałem nawet robić tego materiału, który nagrywam. Zostałem o to raczej poproszony i trochę tak też czuję, no tak, ktoś musi o tym powiedzieć, więc oto jestem. Jeśli chodzi o stronę rządową, to mam nadzieję, że dla każdego jasne jest, że nie oczekujmy od ich strony tego, co byłoby ujawnieniem prawdziwych informacji o istotach pozaziemskich, a jeżeli już, to tylko w takim stopniu, który służy realizacji dla ich celów, dla ich agendy. Ja bym chciał, żeby przyznali prawdę, powiedzieli, że od dawna nie jesteśmy sami, w sumie nigdy nie byliśmy sami, że kosmos jest pełen życia, pełen istot, że byli w kontakcie od
wielu, wielu dziesięcioleci, jeżeli mówimy o naszej cywilizacji, a oczywiście wcześniej inne cywilizacje nasze w czasach starożytnych i tak dalej również były, że ci obcy to nie są obcy, zawsze byli między nami, że wielu z nich wygląda dokładnie tak jak my, że oferowali nam wiele innych rzeczy, ale rządy niekoniecznie chciały utracić kontrolę, że świadomość nie ogranicza się tylko do skafandra ludzkiego i będziemy mieli również inteligentne koty, inteligentne rasy owadzie, oczywiście również gady. Ciekawe, czy potwierdziliby istnienie reptilian, czy to dalej będą udawać, że to jest teoria spiskowa. Zmierzam do tego, że to, co rządy oficjalnie ewentualnie będą chciały przekazać, nie będzie miało nic wspólnego z prawdziwym stanem rzeczy odnośnie istot pozaziemskich. Wątpię, czy powiedzą nam o federacji. Wątpię, czy powiedzą nam o technologii, jaką Ziemia dysponuje, tylko nie jest ona jawna dla zwykłych ludzi. Wątpię. Jeżeli mówią o istotach pozaziemskich, to tylko w takim zakresie, żeby przygotować grunt pod realizację własnej narracji. I jaka to narracja może być, porozmawiamy sobie za chwileczkę. Chcę tu też tutaj wyraźnie zaznaczyć, że to, co oni robią, jest bardzo szkodliwe, ponieważ przedstawia fałszywy kontekst odnośnie istot pozaziemskich. Czyli, że coraz śmielej się mówi, coś tam ten, przyznają, że latają, gdzieś może jakiś spodek przechwycili i ludzie się podekscytują, tak, wreszcie wiemy. Ja się tylko będę irytował czymś takim, ponieważ to jest ochłap. To jest coś, co wręcz mnie obraża, bo my jako ludzie mamy dostęp oficjalnie w sensie nie ze strony rządowej, ale dostęp do zeznań, świadków, relacji, kanałów, nie tylko ludzi, którzy mają czy też mieli bezpośredni kontakt z istotami pozaziemskimi, ale są wręcz kanały bezpośrednio prowadzone przez istoty pozaziemskie. Przy pomocy naszej ziemskiej technologii, jasne, ale jednak to nie ludzie to prowadzą, ale o tym też nie usłyszymy. Innymi słowy, przypadek na przykład Billego Mayera, chyba najlepiej udokumentowany, rzeczywisty, na ogromną skalę tak naprawdę kontakt z istotami pozaziemskimi z Plejad. A co się działo z Mayerem? Były zamachy na jego życie, była paskudna dyskredytacja, było fałszowanie dowodów świadczących przeciwko niemu i te kłamliwe, zakłamane, fałszywe dowody przeciwko niemu oczerniającego są dziś powielane jako zdemaskowany. Nigdy nie został zdemaskowany, ani nigdy nie został obalony. To dowody świadczące przeciwko niemu są oszustwem. Ale nie usłyszymy potwierdzenia Mayera. Ani na przykład Cosmic Agency, czyli kontaktu Gosi Duszak z Taigetanami. O czymś takim nie usłyszymy. Będziemy żyli w bańce, że no, latają, potwierdzamy, coś tam nasi piloci myśliwców widzą na niebie, jakiś spodek zgarnęliśmy. Będzie dalej tworzona sztuczna narracja, że my tak naprawdę nic nie wiemy, że malutko, no potwierdzamy, że są, ale w sumie niewiele wiemy, nie wiemy, jacy oni są. I to, taka narracja, że teraz wam ludzie mówimy, odtajniamy, że no coś tam obserwowaliśmy, to wszystko pod przykrywką, że my wam teraz prawdę pokazujemy, to wszystko automatycznie unieważnia wszystkich tych ludzi, którzy mieli kontakt z istotami pozaziemskimi, czy to bezpośredni, czy nawet channelingowy, ale prawdziwy, którzy mają odczyty. Nie, to wszystko idzie do kosza, to są teorie spiskowe, to dalej jest nieważne. Przecież powiedzielibyśmy, potwierdzilibyśmy, że to prawda, jeżeli to byłaby prawda, ale my wam teraz ludzie mówimy, nie, oni gdzieś tam latają, jakiś tam statek mamy, to fakt, wiedzieliśmy o ich istnieniu od tam 40-50 lat, no ale bardzo mało informacji, sami wiele nie wiemy. Fałszywy kontekst, udawanie, że nic nie wiemy i mówimy to, co wiemy, a jest tego malutko, a cały ogrom bezpośredniej wiedzy jest nieznaczące, jakieś tam, wiecie, bajki w internecie. Więc to jest absolutnie paskudna manipulacja, której się sprzeciwiam. I druga warstwa tej samej manipulacji to
to właśnie ten głos ludu, że tutaj się organizują jakieś niezależne grupy, niezależni badacze, nie z ramienia rządowego. Z prostego ludu ktoś powstaje, by te rzeczy badać, obnażać, ujawniać i ani trochę w to nie wierzę. Ani trochę. To nic innego jak kontrolowana opozycja. Czy to Greer, czy to na przykład Elon Musk. Wielu ludzi może wyjść na takich liderów w sprawie tych ujawnień ufologicznych, ale to właśnie kontrolowana opozycja, czyli jeżeli ktoś nie złapie się na sprawę z poziomu rządowego i tą narrację i tutaj ujawnienie, powie, nie, ja nie ufam rządom, tyle razy nas okłamali, więc nie będę im ufał, ale zwykłym ludziom, badaczom, pasjonatom, im zaufam. Ale ci badacze, pasjonaci, czy też jak Musk, czyli miliarderzy, bogaci, ale nie, przecież oni są po tej naszej pozytywnej stronie, oni też tam krytykują całe to iluminactwo, odcinają się od lewej strony, czy coś takiego, od Bidenów i tak dalej. Na tym to polega, żeby, to jest koń trojański, zdobyć zaufanie ludzi, którzy nie ufają rządom, żeby ludzie myśleli, że mają alternatywę. Albo mamy rząd, na który oczywiście wiele środowisk alternatywnych się nie złapie, ale na narrację tych ludzi niezwiązanych z rządem już prędzej. Bo lubimy mieć takich, nazwijmy to, może nie idoli, ale takich wojowników, z którymi możemy się identyfikować. Musk, który jest bogaty, albo ktoś inny, kto już ma pewną bazę kontaktów, informatorów. Chcemy im kibicować. Chcemy, żeby byli naszym głosem, naszym awatarem. Chcemy się z nimi identyfikować. Chcemy ich wspierać, bo wierzymy, że walczą w słusznej sprawie i oni powiedzą prawdę. Oni ujawnią. I oni mogą powiedzieć więcej niż to, co dostaniemy od strony rządowej. Ale to dalej będzie kontrolowane z poziomu rządowego. To dalej nie będzie prawda. To będzie kolejna warstwa ściemy. Nie sądzę, abyśmy tutaj uzyskali informacje, które byłyby rzeczywiste, prawdziwe. To dalej będzie budowanie tej samej narracji, którą buduje rząd, tylko na przykład wzbogaconą. Ewentualnie jakieś tam niespójności będą małe, a niespójności będą tylko po to, żeby uśpić czujność ludzi, że to jednak, że oni nie idą tą samą drogą, oni inną, oni wiedzą troszeczkę więcej, trochę inaczej. Ale to dalej będzie ta sama agenda. A jaka to agenda? No, prawdopodobnie, że istoty pozaziemskie nie wiadomo jakie mają zamiary, mogą być negatywne, że należy tutaj zadbać o jakieś scentralizowanie rządów, może jakieś porozumienie międzynarodowe, jakaś Unia Ziemska czy coś w tym stylu. Do tego jeszcze dochodzi przepływ informacji, bo nie ma prostszego działania niż kreacja problemu po to, by następnie wykreować rozwiązanie na ten problem, który również się stworzyło po to, żeby ludzie chcący pokonać problem godzili się na przyjęcie pewnych rzeczy, które są tymże rozwiązaniem. Tak było chociażby nie tak dawno w czasie pandemii. Pojawił się wirus, więc pojawiła się szczepionka. Rozwiązanie. Przyjmij szczepionkę, będzie koniec wirusa. Prosta sprawa. Jest problem, jest rozwiązanie. A człowiek sam widzi, że hej, trzeba się zgodzić. Trzeba to przyjąć. I zarówno, to jest element wspólny, zarówno tej narracji o UFO, jak i narracji pandemicznej, jest ten punkt wspólny, że jedno i drugie wymierzone było w gwiezdne nasiona. Kim są gwiezdne nasiona? Wspominałem na kanale wielokrotnie. Ogólnie mój kanał to jest po prostu centrum wsparcia dla gwiezdnych nasion. Taka jest idea, ale tylko szybko przypomnę, że to są po prostu gwiezdne dusze, które wcieliły się tutaj na Ziemi z różnych pozaziemskich cywilizacji i które mają mało inkarnacji typowo ziemskich, przez co więcej jest w nich tej gwiezdnej pamięci. Mają tą większą czystość. A skoro mają większą czystość, to ich świadomość jest szersza i mają większe znaczenie dla Ziemi.
Nagrywałem nie tak dawno o tym materiał, do którego odsyłam, czyli Istota Gwiezdnych Nasion. Nie masz pojęcia, jak ważny jesteś. Jakoś tak ten filmik nazwałem. Ponieważ negatywna strona jest zasilana poprzez kolektywny stan świadomości ludzi. Jeżeli kreujemy negatywy, no to negatywy istnieją, a negatywy utrzymują negatywne energie, negatywne istoty. Ponieważ to ludzie są kreatorami, a nie negatywna strona, która nie ma połączenia ze źródłem i ona nie ma mocy kreacji. Negatywna strona musi manipulować ogółem ludzi, żeby ten ogół ludzi budował kolektywne przekonania na temat rzeczywistości i świata, które odpowiadają negatywnej stronie. Więc my kreujemy, my mamy moc, ale ludzie są manipulowani, by to, co kreują, było zgodne z agendą negatywnej strony. W związku z tym negatywna strona musi programować umysły ludzi, kierunkować naszą percepcję, myślenie, aby to podążało za ich wytycznymi, tak żebyśmy kreowali to, co jest dla nich wygodne, a nie dla nas. I gwiezdne nasiona są tutaj dla nich największą przeszkodą, ponieważ jak chodzi o to, ten wkład jednostki w kolektywną kreację, w tą energię, to gwiezdne nasiona z racji swojej szerokiej świadomości i tej czystości mają największy wkład. Jedno nieprzebudzone, nieogarnięte gwiezdne nasionko ma, powiedzmy, równoważy 1500 zwykłych ludzi. Jedno nieogarnięte nasionko, jego energia, którą wkłada w kolektyw i podnosi na pozytyw, równoważy 1500 ludzi. A im bardziej świadome, rozwinięte gwiezdne nasionko, im bardziej przebudzone, tym równoważy kilka tysięcy, a nawet milion ludzi. Rozumiecie skalę? Tłumaczę to w tamtym filmiku, o którym mówiłem. Ziemia jest kolektywną zupą utkaną ze świadomości, przekonań o świecie, o rzeczywistości ludzi, którzy tutaj są. Ale nie każdy indywidualnie, ze względu na energię, którą emanuje, ma taki sam wkład. I nawet jeśli gwiezdnych nasion jest mało, to ich wkład jest bardzo duży. Dlatego mówi się, że kluczowe nie jest przebudzenie ludzkości, kluczowe jest przebudzenie kluczowych ludzi. O to chodzi. Garstka, która ma ogromną siłę, która mocno wpływa na średnią. Więc patrząc z perspektywy negatywnej strony, trzeba zająć się tymi gwiezdnymi nasionkami, żeby one nie podnosiły tak tej globalnej świadomości kolektywnej energii. Jednym z zadań pandemii było właśnie, żeby gwiezdne nasionka przyjęły piku-piku. Bo jak przyjęły piku-piku, no to różne ziaziu mogło stać się tym gwiezdnym nasionkom, a ich potencjał był przygaszony. Ich to połączenie z tym źródłem, ta czystość, ta energia, ta moc kreacji, to osiadło. Więc to był jeden z celów. Podobnie jak różne wymazy, testy, to było tworzenie baz danych, kto, co, gdzie, jak. Natomiast teraz, jeśli chodzi o tą agendę z ujawnianiem rzekomym istot pozaziemskich, to tutaj to, co powiem, to nie tyle, że to jest mój ciąg myślowy, tylko to są spekulacje, podkreślam, spekulacje, nie żadne przewidywania, ale z perspektywy samych istot pozaziemskich. Po prostu łączą kropki i zakładają, że to może chodzić o coś takiego, że w momencie, jeżeli będzie ten wykreowany problem sztuczny, że istoty pozaziemskie, nie wiadomo jakie intencje, może negatywne i tak dalej, czyli jest problem, dąży się do jakiegoś rozwiązania, ale tak jak w przypadku pandemii, dochodzi do kontrolowania przepływu informacji. Zauważcie, że to, co ja robię, to, co robi wiele innych kanałów, to przekazywanie jak najbardziej
sensownych, wiarygodnych, ugruntowanych informacji na temat tego, co dzieje się poza Ziemią. Jak wyglądają te pozaziemskie rasy, jak funkcjonują, jaka jest ich mentalność. Mówi się wiele tego, co jest prawdziwe. W związku z tym trzeba zakryć to, co jest prawdziwe. Za dużo prawdy dociekało do ludzi. Za dużo prawdy było potencjalnie dostępnej dla każdego. W związku z tym, jeżeli zakładamy wedle tej narracji, że jest problem, bo istoty pozaziemskie są być może negatywne albo raczej negatywne, więc nie możemy tutaj pozwolić, żeby jakiś tam typek z brodą i z długimi włosami w koszulce ze spodkiem gadał coś tam o kosmicznych istotach, skąd on to wie i w ogóle. My tutaj jesteśmy jedynymi, którzy mogą przekazywać informacje, my tutaj to jest NASA i tak dalej, my tutaj bardziej wiemy niż jakieś oszołomy foliarze z YouTube'ów, więc tak jak w przypadku wirusa nie można było podważać oficjalnej narracji, bo za to zdejmowali ludzi, tak tutaj, jeżeli ktoś mówiłby coś niepasującego do dominującej narracji, no to można takie filmiki, takie kanały wyciszać, zamykać, żeby nie otwierały ludziom oczu i głów. To jedna rzecz. A druga, ludzie, którzy przekazują te wartościowe i prawdziwe informacje, najczęściej po prostu sami są gwiezdnymi nasionami. I to, że są gwiezdnymi nasionami, sprawia, że mają w cudzysłowie dar do rozpoznawania, które informacje, którymi się dzielą, są prawdziwe, a które to stek bzdur. Na poziomie własnego odczuwania, ponieważ nie tak dawno stamtąd przyszli, nie są uwikłani w ziemię, mają większą czystość tego odbioru, więc łatwiej odczują, co jest ściemą, co jest prawdą. Więc ja na przykład bazuję na wielu źródłach, nie tak dawno robiłem filmik, na jakich źródłach bazuję, czemu i dlaczego ufam i tak dalej, więc jeżeli powołuję się na jakieś inne źródło, to też dobieram takie źródła, które są na poziomie logiki wiarygodne, spójne i tak dalej, ale też na poziomie czucia. Ja wiem, po prostu wiem intuicyjnie i z poziomu serca, i z poziomu wewnętrznej wiedzy, wewnętrznej pamięci, wiem, że to jest prawdziwe, więc o tym mogę mówić. Ale jeżeli doszłoby do kontroli informacji, to informacja będzie wstrzymana, będzie znowuż monopol na informacje tylko ze strony rządowej, ewentualnie będą mogli ludzie mówić tylko te rzeczy, które i tak są przez ten rząd zatwierdzone. Czyli jakbym, jako nawet ktoś niezależny, uprawiał tą samą narrację, która jest na rękę rządowym, no to wtedy by to było ok. Więc zrobi się odsiew. Zostaną tylko niezależni ludzie w internecie, którzy tak naprawdę dalej budują tą samą agendę, która jest korzystna dla negatywnej strony. I jednocześnie negatywna strona miałaby wtedy pretekst, jak na talerzu, by atakować właśnie gwiezdne nasiona, które nie podzielałyby oczywiście ich poglądu i podejścia do spraw. Jednak jeszcze tak z zupełnie innego punktu widzenia, bo to, co powiedziałem, może brzmieć pesymistycznie, ale ja też widzę w tym takie okienko dla optymizmu i tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć moją wypowiedź. Mianowicie chodzi mi o to, że skoro doszliśmy do momentu, w którym negatywna strona systemowa musi kombinować z fałszywą inwazją kosmitów, być może z jakimś Blue Beam, docelowo być może do tego to dąży, że będą chcieli wykreować coś takiego, ale nawet bez tego, nawet na samym tym poziomie oswajania ludzi z konceptem istot pozaziemskich, że już to nie jest wyśmiewane, że to przenika do mainstreamu, więc niezależnie czy to zatrzyma się na tym poziomie informacyjnym, czy dojdzie do fałszywej inwazji istot pozaziemskich, to tak czy siak korzystniej by dla nich było, dla tej negatywnej strony, w ogóle pominąć temat istot pozaziemskich. Ale widocznie ta masa krytyczna w tym temacie została już na tyle przekroczona, że nie da się tego wyciszyć, nie da się zamieść tego pod dywan, więc jedyne, co im pozostaje, to minimalizować szkody. Więc stwierdzili, kurczę, nie zatrzymamy już tego ujawnienia,
ludzie wiedzą o istotach pozaziemskich i będą wiedzieli coraz więcej ludzi to rozumie, więc jedyne co możemy zrobić, to wcisnąć im własny kit. Jak już ma być ujawnienie, niech to będzie ujawnienie na naszych warunkach. Co jest ich porażką, bo korzystniejsze byłoby, gdyby ludzie dalej myśleli, że na Ziemi są sami, że nie ma żadnych innych istot, a jak ktoś mówi o kosmitach, to tylko haha, śmieszne, foliarz, bajki i tak dalej. Lepiej by dla nich było, jakby ludzka świadomość została dalej całkowicie w obrębie systemu. A tutaj, nawet jeżeli realizują swoją agendę i fałszywą inwazję, to jednak wielu ludzi, którzy się na to złapią, ale będą musieli zaakceptować fakt istnienia czegoś pozaziemskiego. Czyli załamią się na przykład niektóre struktury religijne, które odrzucały takie koncepty. Dojdzie do rozważań na temat na przykład wolnej energii, czy jakiejś innych systemów, jak oni latają. To dalej będzie rodziło wiele niewygodnych pytań. Więc uważam, że ta narracja z ujawnieniem, nawet jeżeli byłoby ono fałszywe, to jest porażka negatywnej strony. Bo to też dla nich komfortowe nie jest. Po prostu grają kartami, jakie mają, a niewiele już im zostało. Więc całe te ujawnienia, chociaż absolutnie w to nie wierzę, ani trochę i nie ma się czym ekscytować, ale to właśnie świadczy o ich desperacji, to świadczy właśnie o ich przegranej w pewnym sensie, albo nawet nie w pewnym sensie, przegranej, dokonanej. Kwestia tylko, jak wypłynie to na wierzch, ale całościowo to jest właśnie optymistyczne na tym poziomie, że nie złapiemy się na to, co nam powiedzą, ale przez sam fakt, że są zmuszeni poruszać ten temat, to jest już dla nas jasna informacja zwrotna, że to, co robimy jako Gwiezdy Nasiona, lightworkerzy, ludzie, którzy chcą zrozumieć więcej, poszerzać swoją świadomość, że to wszystko przynosi realne rezultaty, że wszystko rośnie i pewnych rzeczy nie da się już zatrzymać i nie da się już ich zakopać. Nie da się już powiedzieć, że nie, głupoty, nie ma, nie istnieje. Muszą już szykować wymówki. Łatwiej jest odrzucić, zakopać, nie ma, obalamy, nic takiego nie było. Ale to już nie przejdzie, już się nie da. Już muszą szykować wymówki. A wymówka już sama w sobie jest akceptacją stanu rzeczy. Tak, było coś takiego, ale... Więc jesteśmy na dobrej drodze. Nawet jeżeli to nie jest jeszcze ta droga, która prowadzi nas do tego, co chcemy, ale kierunek myślę, że jest właściwy. Więc, jak mówiłem, bez ekscytacji tym, co nam teraz rzucają, bo to są absolutne ochłapy i potwarz, bez ekscytacji, ale jednakże całościowo idziemy dalej. Idziemy dalej i nie łapiemy się na te głupoty, które wymyślają i prawdopodobnie będą wymyślać. Tyle z mojej strony, trzymajcie się, do następnego materiału i cześć.